Bohaterem dzisiejszego programu w powiększeniu jest Władysław Tatarkiewicz. Co to jest iluminacja? Iluminacja to jest nazwa i pogląd Augustyna. Nazwa i pogląd utrzymały się długo, przez całe wieki średnie, w całej średniowiecznej filozofii. Myśl tego przekonania osiągamy wiedzę przez oświecenie umysłu. Wtedy, w takim momencie oświecenia, umysł bezpośrednio widzi prawdę. Tak jak oczy widzą realny świat. Widzi ją wprost, bez rozumowania. Iluminacja zresztą nie jest działaniem ekstazy, nie jest bezmyślną ekstazą, zachwyceniem, jest spotęgowaniem myśli. Potrzeba tylko, ażeby osiągnąć ten stan czystości serca. Ta czystość serca jest ważniejsza od działania umysłu. Obejrzeliśmy przed chwilą fragment słynnego filmu Krzysztofa Zanussiego, Iluminacja, w której o iluminacji mówił we własnej osobie profesor Tatarkiewicz. Posłuchajmy, jak wspomina współpracę z profesorem sam autor filmu. Kiedy robiłem iluminację, byłem świeżo po moich niedokończonych studiach filozoficznych w Krakowie, ale miałem taki zamiar, żeby objaśnić od razu tytuł, o jaką iluminację mi chodzi. No i oczywiście przyszedł mi do głowy profesor Tatarkiewicz jako wielki autorytet, jako taki wielki encyklopedysta filozofii, autor tej niezapomnianej trzytomowej historii filozofii, z której się sam uczyłem. Więc pomyśleliśmy sobie, że zwrócimy się do niego. Czy on może objaśnić, o co to chodzi z tą iluminacją? O jaką iluminację chodziło świętemu Augustynowi i jak ona jest zapisana w filozofii? Profesor się zgodził z dużą łatwością. Był w tym czasie już troszkę niedosłyszący. No i potem, kiedy film był gotowy, to specjalnie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych zrobiliśmy dla niego projekcję. No i świadomi tego, że jego słuch nie jest doskonały, zrobili tę projekcję z ogromnym wzmocnieniem, także mury drżały po prostu, tak bardzo głośno szła ścieżka dźwiękowa i profesor na końcu powiedział: cóż za miłe wspomnienie, ja tak to przed wojną pamiętam, jak słuchałem filmów, to wtedy słyszałem każdy dźwięk. Pamiętam, odwiedzałem go u niego w domu i to, co mnie uderzyło, ja pamiętam, byłem wtedy świeżo po powrocie z Afryki. I tak już rozmowa się dłuższy czas toczyła z domownikami, z jego udziałem. Po czym jak on usłyszał coś o Idi Aminie Dadzie, o którym opowiadałem, bo miałem szansę spotkać tego przedziwnego dyktatora, to wtedy pan profesor powiedział: proszę chwileczkę poczekać. Wyjął aparat słuchowy, wzmocnił i powiedział: to chcę słyszeć dokładnie. Czyli resztę widocznie puszczał mimo uszu. I kiedy go zapytałem o to, czy to tak jest, powiedział: proszę pana, to taka ulga. Większość dźwięków, które do mnie docierają, są to dźwięki niepożądane, zdania niepotrzebne, rozmowy puste. Więc ja to puszczam niziutko i ja to tak ledwie słyszę, bo to nie jest potrzebne. Jak coś się ciekawego dzieje wokół, to wtedy wzmacniam i słyszę każde słowo. Panie profesorze, za najważniejsze dzieła Władysława Tatarkiewicza uważa się, rzecz jasna, tę wspomnianą już, no, znaną chyba każdemu tak naprawdę, trzytomową historię filozofii, z której do dziś korzystają studenci filozofii i nie tylko filozofii w Polsce, no i trzytomową historię estetyki. Ale to są przecież dzieła, które zbierają poglądy innych myślicieli. Czy to oznacza zatem, że Władysław Tatarkiewicz nie był myślicielem oryginalnym, że cała jego energia szła w wysławienie poglądów innych myślicieli? No nie, oryginalny jest sposób zbierania, gromadzenia, porządkowania, syntetyzowania. Tam jest jego myśl, tam jest pewna metoda. To jest u historyka ważne, prawda? Na czym polega ta metoda i jej oryginalność? Zbierać pojęcia, wykazywać, odnajdywać ich wieloznaczności, szukać historycznych śladów. To jest metoda historyczna zarazem. Pojęcia mają swoją historię. Już jako młody
adept historii i filozofii pisał, że właśnie na przecięciu historii i języka pojawiają się najciekawsze zagadnienia filozoficzne, prawda? Te pojęcia filozoficzne, one mają swoje korzenie. Trzeba do nich dotrzeć. A więc taki semantyzm, jak to profesor Pelc najczęściej mówi, ale zaraz historyzm, prawda? Trzeba pojęcia zbadać, uporządkować. Dzięki tym pojęciom porządkuje się rzeczywistość, obrazy świata. Analiza semantyczno-historyczna, to jest ta pełna nazwa. No. Jak moglibyśmy opisać tę metodę? Na czym ona polega? Najpierw trzeba zebrać materiał. To wszystko, co z danym pojęciem się kojarzy, prawda? Ale potem trzeba odnaleźć rozmaite nieścisłości i wieloznaczności. To jest typowe dla filozofii analitycznej, dla podejścia szkoły lwowsko-warszawskiej. Potem buduje się definicję. Definicja pozwala określić typy przedmiotów. Te typy trzeba poklasyfikować, uszeregować czasem i ocenić. W tej ostatniej swojej pracy, Dzieje sześciu pojęć, Tatarkiewicz wskazywał na chyba sedno metody, która na tym właśnie polega. Najpierw zdefiniować, żeby można było opisać, tak? Wyjaśnić, czyli zbudować jakąś teorię tego przedmiotu, który został zakreślony definicją, a potem sformułować ocenę. Może ten trop związany z szkołą lwowsko-warszawską jest tropem, który nam wyjaśni co nieco z sylwetki twórczej Władysława Tatarkiewicza. Szkołę tę cechowała tendencja jasnościowa. Dążenie do jasności. Ta tendencja jasnościowa była ufundowana na pewnej gałęzi myśli naukowej, która wtedy się dynamicznie rozwijała, eksplodowała, można powiedzieć. Ona eksploduje zresztą do dziś, ale ona wtedy się ta eksplozja zaczynała. Tą gałęzią nauki była nowoczesna logika formalna. On jeden wykłada nam niewiarygodnie ciemną myśl Plotyna, a w chwilę później analizuje przenikliwy sceptycyzm oświecenia brytyjskiego. Trudne by to było dzisiaj do pomyślenia. Panie profesorze, jak moglibyśmy najkrócej powiedzieć, czym była szkoła lwowsko-warszawska wtedy, kiedy profesor Tatarkiewicz się z nią wiązał? Szkoła lwowsko-warszawska była pierwszą wielką polską szkołą filozoficzną, która zaistniała w Europie, a zaistniała dzięki rzetelności, dzięki temu, że uprawiała filozofię w sposób naukowy, tak? Trzymając się faktów krytycznie, posługując się dojrzałymi, najlepszymi, wypracowanymi także na styku z matematyką, narzędziami porządkowania, poznania, dowodzenia, uzasadniania. To jest szkoła racjonalistyczna i mówi się, że jest antyirracjonalistyczna, to znaczy odrzucała mistycyzm i stroniła od metafizyki. Tak? Czyli podobno cechy myślenia bliskie Polakom. No tak, właściwie po wielkich filozofiach XIX wieku, wielkich w tym sensie, że wielkość Polski one usiłowały podnosić, filozofia romantyczna, po powiewie pozytywizmu można tę szkołę nazwać, ja bym się odważył nazwać ją postpozytywistyczną. Ona ten pozytywizm postawiła na wyższym poziomie, prawda? Zasady, które tkwiły u podstaw pozytywizmu. A jakie postulaty uprawiania nauki formułował założyciel tej szkoły, Kazimierz Twardowski? Z całą pewnością empiryzm, racjonalizm, antyirracjonalizm, obiektywizm, bezwzględność prawdy, czy absolutność, jak niektórzy mówią, no i
Szkoła ta dbała o to, żeby uczyć filozofii, bo ona podnosi kulturę umysłową narodu. O właśnie. Jakie szersze obowiązki, czy były takie, które Kazimierz Twardowski łączył z obowiązkami swoimi, swoich uczniów, swoich współpracowników? Czy to chodziło wyłącznie o naukę, czy także o pewne postawy obywatelskie, które były wpisane w funkcjonowanie tej szkoły? Szkoła ta uczyła także etosu badacza naukowego, etosu uniwersyteckiego. No przecież to słynna mowa poznańska Twardowskiego, wtedy kiedy mu doktorat honoris causa na Uniwersytecie Poznańskim nadano, o dostojeństwie uniwersytetu. Uniwersytet postrzegano jako instytucję, która krzewi kulturę, w której bada się i dochodzi do prawdy, w której nie można wypowiadać zdań, których nie da się uzasadnić. A co łączyło Tatarkiewicza z tą szkołą? Jaki był jej wpływ na naszego bohatera? Metoda, mówiąc najogólniej, to jest rzetelność w prowadzeniu badań naukowych. Trzymamy się faktów, uzasadniamy swoje twierdzenia, eliminujemy nieścisłości. Tutaj zarówno w wykładach Twardowskiego z tych lat, jak i w tych pierwszych tekstach Tatarkiewicza już widać pewną wspólnotę metody. Prawda? I ta metoda mogła być aplikowana do bardzo różnych dziedzin. Wszyscy wiedzą, że był filozofem, ale może nie wszyscy wiedzą o tym, że był również wytrawnym historykiem sztuki. I rzecz szczególna, że te dwie specjalności uprawiał przez dużą część swego długiego życia osobno. Tak jak gdyby w pewnych godzinach był filozofem, a w innych historykiem sztuki. W obu tych dziedzinach napisał cenne i znakomite dzieła. To nie był ani autor jednej książki, ani można powiedzieć ktoś, kto kopał w jednym tylko miejscu, tylko ktoś, kto pokazywał nam różne warstwy tej historycznej przede wszystkim, ale rzeczywistości filozoficznej. Wystarczy, jeśli rzuci się okiem na zakres jego twórczości, no to oczywiście gdzieś w centrum jest dla wszystkich, wszyscy kojarzą z Tatarkiewiczem historia filozofii, rzecz jasna, ale właśnie na przykład zagadnienie szczęścia, ale na przykład zagadnienia estetyczne. Powiedział pan humanista przede wszystkim. Co to znaczy dla profesora Tatarkiewicza było być wtedy humanistą? To bardzo ładnie powiedział profesor Pelt. Powiedział, że być humanistą to badać świat znaków, słów, języka. Być humanistą to pamiętać, że te znaki, słowa mają swoje korzenie. Być humanistą to być człowiekiem wolnym, tolerancyjnym dla innych poglądów. To postępować tak, jak się naucza. Czyli jakiś stop uczoności, postawy afirmatywnej względem świata, własnej tradycji kulturowej i pewnej etyki, prawda? Tak. Czy to wszystko można jakoś wyprowadzać także z tradycji, takiej już rozumianej bardzo wąsko, domowej, biograficznej u profesora Tatarkiewicza? Zobaczmy. O, kiedy jak byłem do podobny jeszcze do człowieka, to tak wygląda. Kiedyś człowiek, znakomici ludzie się popisywali. Żeromski, Osterwina, Naukowska, Matuszewski, a tu w końcu ja. Jestem sławnym Fischerem. Przez jakiś czas byłem profesorem Wileńskiego Uniwersytetu, to tu ja nad moi studenci, a tu ja nad. To jest koleżeńskie. Profesorowie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiątkowe zdjęcie to ostatnie posiedzenie Zarządu Akademii Umiejętności. Akademii Nauk, ale jak pani widzi, na ogół drzemią. Przypomnijmy stare powiedzenie, że w czasie wojny milkną muzy. Historia polskiej kultury wskazuje, że istnieje u nas głęboka niezgoda z takim stwierdzeniem i można chyba Władysława Tatarkiewicza zaliczyć do tych, którzy się z nim nie zgadzali. Dla nas elementarnym warunkiem jest oczywiście, żeby żyć. Nie można być szczęśliwym, nie żyjąc. Tymczasem Grecy nazywali szczęśliwym człowieka, który zginął w obronie ojczyzny. To znaczy, rozumieli, że pewne wielkie wartości,
jak poświęcenie, bohaterstwo są tak wielkimi wartościami, tak wielkimi dobrami, że one same wystarczają do szczęścia. Panie profesorze, jak przedstawiała się działalność Władysława Tatarkiewicza podczas okupacji hitlerowskiej w Warszawie? Mieszkał w Warszawie. Na pewno prowadził działalność badawczą, bo owocem są dwie książki następne, które wydał po wojnie. O szczęściu, traktat o szczęściu i trzeci tom historii filozofii. On prowadził wykłady w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Czy wiemy coś na temat tych tajnych kompletów? Czy wiemy, kto na nie uczęszczał? Między innymi Miłosz. Tu straszliwa okupacja, przecież niezwykle dramatyczna. Władysław Tatarkiewicz pisze traktat o szczęściu. Jak to rozumieć? On szczęściem zaczął się zajmować już w Wilnie. Powstał w 1921 roku tekst o różnych próbach zdefiniowania szczęścia i można powiedzieć, że on 20 lat gdzieś, tak? Tak 20 lat myślał nad tym zagadnieniem, ale wojnę go dokończył. Jest znana ta opowieść, że z płonącej Warszawy, kiedy Niemcy ewakuowali ich pod przymusem do Pruszkowa, no to niemiecki oficer pytał, co tam trzyma, co to jest. To jest praca naukowa. Zrzucił mu do rynsztoka. Powiedział, nie ma już polskiej kultury i Tatarkiewicz odważył się sięgnąć i oficer jednak nie zareagował, prawda? To jest taki jakby cudem wyniesiony z powstania tom. A później przychodzi drugi okupant, sowiecki, i znów trzeba walczyć o polską kulturę. Jak wyglądał stosunek komunistów do szkoły lwowsko-warszawskiej? Bo pozornie można by sądzić, że ten krytycyzm, z którym przecież się Sowieci afiszowali i naukowa metoda marksizmu-leninizmu, mogła coś wziąć ze szkoły lwowsko-warszawskiej. Szkoła lwowsko-warszawska i takie postaci wokół niej funkcjonujące, jak Władysław Tatarkiewicz, to był pierwszy front walki ideologicznej wówczas. Pierwszy wróg, jak rozumiem. Pierwszy wróg, można też tak powiedzieć, tak, z całą pewnością. Wszyscy to wiedzą, że Tatarkiewicz spotkał się z ogromnymi trudnościami, przeszkodami. Na czym polegały te trudności? Trzeci tom historii filozofii po wielkich trudach został wydrukowany, ale z interwencjami cenzury i właściwie zadysponowany w magazynie do wydawania go tylko za zgodą władz partyjnych. Co się tak nie podobało cenzorom komunistycznym w koncepcji Tatarkiewicza? Sposób opisywania wszystkich kierunków filozoficznych w sposób obiektywny, bezstronny. Wiadomo, że Tatarkiewicz o każdym kierunku pisał tak, jakby był przekonany o jego słuszności. Taka polifoniczność. Przemawiał w imieniu tego kierunku, tak? Użyczał swojego umysłu, swojego talentu, swojego pióra kierunkowi. Musiał też tam trafić marksizm. Nie chodzi o to, jak pisali marksiści, żeby opisywać świat, tylko żeby go zmieniać, więc nie chodziło o to, żeby umieścić marksistów pośród różnych konkurencyjnych idei, ale pokazać ich dominację, ich hegemonię, ich wyższość. No tego, prawda? Nie było oczywiście, tam coś dopisano. Ja nie wiem, co dopisano, a co w kolejnym wydaniu, po 1956 roku, zostało usunięte. No, pod koniec 1949 roku, na początku 1950 roku urządzano awantury na seminariach, że nie wykłada w sposób klasowy, że jest burżuazyjnym filozofem. No, Leszek Kołakowski wspominał, że z naganem chodził po uczelni. Tak. W przypadku Tatarkiewicza było to szczególnie drastyczne, bo grupa studentów należących, uczęszczających na jego seminarium, w tym Leszek Kołakowski, napisali taki list otwarty, tak, protestujący przeciwko rzekomo złemu traktowaniu studentów o marksistowskim. I to Kołakowski czytał. Tak rzeczywiście było.
podobno Kołakowski nigdy nie przeprosił za to. To było coś, co minęło, ale Tatarkiewicz nie nosił uraz. No i Władysław Tatarkiewicz został odsunięty od nauczania tego, tak, co było nieprawomyślne w tamtym czasie z punktu widzenia leninowskiej ortodoksji, ale później na szczęście wraca. Zobaczmy, jaki był styl jego wykładów. Z cyklu Sztuka, dzieje, pojęcia, trzeci wykład profesora doktora Władysława Tatarkiewicza. Ludzie mogli obchodzić się bez pojęcia twórczości. Grecy jednak, ci, od których nasza kultura jak najbardziej pochodzi, ci pojęcia twórczości nie mieli. Co to jest artysta? Co robi artysta? Ja spróbuję na to odpowiedzieć historycznie. Sztuka to jest twórczość. Czarniecki był poetą, ale i był teoretykiem i on pierwszy powiedział: poeta tworzy jak Bóg. Co prawda, trzeba tutaj powiedzieć, on dostosował tylko do poezji. Dla niego, powiedzmy, malarstwo czy rzeźba to było za nadto materialne. Za dużo w tym było tej roboty ręcznej, tego ciężaru materii. Ale poeta to jest kreator. Michał Anioł. Nic mistrz najlepszy pomyśleć nie zdoła, poza tym, co już w marmurze spoczywa i co wydobywa jego dłoń, ducha spełniająca wolę. Panie profesorze, jakie znaczenie ma twórczość Władysława Tatarkiewicza dzisiaj dla nas? Uczy porządnego myślenia. To jest najważniejsze. Daje uporządkowaną wiedzę encyklopedyczną, uczy myślenia historycznego. Wszystko ma swoje korzenie. Wszystko będzie się dalej rozwijać też. Ale to jest też i wprowadzenie w świat wartości. I to wartości klasycznych, prawdy, dobra, piękna, a jednocześnie coś bardzo ludzkiego, ten traktat o szczęściu, prawda? Każdy może być szczęśliwy, a nawet ostatni rozdział, który z czasem dopisał, obowiązek szczęścia. Jeśli dobrze żyłeś, masz prawo cieszyć się swoim życiem. Jeśli bilans twojego życia jest pozytywny, masz prawo do zadowolenia. Czyli ten jasny, klarowny styl Szkoły Lwowsko-Warszawskiej samego profesora Tatarkiewicza był związany z czymś szerszym niż tylko pewne takie kategorie, standardy wiedzy. Ale no, jak można z kolei powiedzieć o wpływie profesora Tatarkiewicza na polską filozofię, na polską humanistykę? Czy istnieje jakaś ciągłość? Czy on zostawił po sobie uczniów? Czy to zostało zerwane? Widzieliśmy na tych archiwaliach jakieś niesamowite rzesze. Właśnie dobrze to gra z tym, o czym pan mówi, bo widzieliśmy nie tylko studentów, ludzi starszych, w różnym wieku, którzy przychodzili na jego wykłady. Gdy chodzi o uczniów przedwojennych, no to albo zginęli, albo odwrócili się od mistrza. Natomiast jeśli pominiemy wielkie postaci w polskiej nauce czy filozofii, to można powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy z niego uczniami. Jakie cnoty, jakie wartości wpajał Władysław Tatarkiewicz swoim studentom? Na pewno obiektywizm. Na pewno życzliwość, uczciwość i życzliwość, ale cnoty pan powiedział. Cnoty, I na to chciałbym zwrócić uwagę. Znaczy, on to napisał, ja bym tutaj mógł użyć tytułu: uczciwość i dobroć, prawda? Uczciwość i dobroć. To w Szkole Lwowsko-Warszawskiej jakoś tak się ułożyło, że od Twardowskiego i wielu z luminarzy tej szkoły, z profesorów, uważało, że cała etyka sprowadza się do dwóch linii: etyki sprawiedliwości, uczciwości u Tatarkiewicza i etyki przyjaźni, miłości, dobroci u Tatarkiewicza. Kiedy porządkowałem system jego wartości, to do wartości moralnych włączyłem za nim tylko te dwie: uczciwość i dobroć. No. Po śmierci Władysława Tatarkiewicza kardynał Wyszyński napisał, ale napisał w imieniu całego Kościoła, że
polskie duchowieństwo, polski kościół zawdzięcza bardzo wiele temu, czego nauczał Władysław Tatarkiewicz. Ale przecież to nie była scholastyka, to nie była tak zwana przykościelna myśl. Jak to wytłumaczyć? Ja widzę Tatarkiewicza jako wielkiego nauczyciela życzliwości, tolerancji, dobroci, uznania dla równoprawności różnych stanowisk. No, nie padło tutaj słowo, kiedy państwo pytaliście o cechy jego filozofii. Uznawał pluralizm stanowisk, to już od Arystotelesa wyprowadzał, prawda? Ten świat może być ujmowany na rozmaite sposoby, tak? Zarówno filozoficznie, jak i w sztuce, w teoriach estetycznych. Był bez wątpienia pluralistą. Niektórzy nawet tę cechę pluralizmu uważali za konstytutywną dla jego myślenia. No ale czy to jest bliskie z kolei relatywizmowi, który dzisiaj w postmodernizmie na przykład jest bardzo popularny? Roman Ingarden uważał, że nikt nie przeprowadził tak wnikliwej i krytycznej analizy relatywizmu jak Tatarkiewicz. Ale musimy spojrzeć na jego system wartości, na sposób pojmowania wartości. Żyjemy w świecie wartości czy dóbr względnych. To jest to wszystko, co jest pod ręką, prawda? Do czego dążymy, o czym myślimy codziennie, prawda? Ale żeby te wartości miały jakiś sens instrumentalny, warunkowy, to muszą być jakieś wartości wyższe, ważniejsze, prawda? No i to są te wartości bezwzględne, czy dobra bezwzględne, jak on mówi. To jest jego habilitacja. O bezwzględności dobra. I tego poczucia o bezwzględności dobra nie zmieniło doświadczenie historyczne. Zło II wojny światowej, zło komunizmu. Również takie zło, jak moglibyśmy powiedzieć za Kantem, no, demoniczne, metafizyczne zło, które się ujawniło w XX wieku. Pozostał niewzruszony z swoją lekcją habilitacyjną? Dobro i zło istnieją jednakowo realnie. To jego taka teza. Pamiętam, czytałem kiedyś taką dyskusję, która odbyła się na Kulu. To była dyskusja z ojcem Krąpcem, prawda? Wiadomo, że w filozofii zła, tomistycznej filozofii zła, zło augustyńskiej, i tomistycznej, obowiązującej w tym środowisku, zło jest brakiem dobra. Tak? Zło jest niedoskonałością bytu, upadkiem bytu. Dla Tatarkiewicza ten wymiar metafizyczny w ogóle nie istniał. On się ontologią zła właściwie nie zajmował. Po prostu odczuwamy swoimi intuicjami, swoją wrażliwością, zarówno dobro, jak i zło, i one są w tej perspektywie jednakowo realne. To przeżycie zła, no mówi, przeżyłem dwie wojny, zwłaszcza ta druga była okrutna i te wszystkie krzywdy, które mu poczyniono w okresie nocy stalinowskiej. To było dla niego złe, powiada, straciłem dwa domy, widziałem wiele cierpień ludzkich, ale jednak przeważały rozmaite dobra. Prawda? On był optymistą jednak, tak? Taki pozytywnie podchodził do życia. Jest wiele cierpień, ale nic, to się zmieni, to odbudujemy. I tak żył. Ilekroć go prześladowano, robił swoje. Nie było w tym nic z naiwności, prawda? To miał raczej taki rys heroiczny. Tak. Ktoś tam wyprowadził taką ciekawą linię w jego postawach. Kiedy wyrzucili go z Uniwersytetu Carskiego za upominanie się wraz z innymi, prawda, o język polski wykładowy, no to pojechał studiować na Zachód. Kiedy rabowano polskie dzieła, to on pisał teksty i na przykład po II wojnie światowej taki mały, niby nic nieznaczący tekst o etycznych podstawach rewindykacji dóbr, który w języku angielskim wydrukował. Kiedy zamknięto mu Uniwersytet Warszawski, no to prowadził tajne nauczanie. Kiedy wyrzucono go z uniwersytetu, zabroniono wykładać, to zabrał się do pisania historii i estetyki. Kiedy potem w 1960 roku odesłano jego i kilku innych profesorów na przymusową już emeryturę,
oderwano od wykładów, a pamiętam, że bardzo tego żałował, bo on uwielbiał dydaktykę, no to i tak zaczął wykładać, bo go wszędzie zapraszano. Poza tym dokończył historię estetyki w 1967 roku. Ukazał się trzeci tom. Czy do tych cnót zatem można tak. dodać jeszcze jedną, przywiązanie do ciągłości tak. kultury, zanurzenie tak, tak. w niej, rozumiane nam... także jako etyczne zobowiązanie, nie tylko poznawcze. Tak, to się nam odsłania w tej rozmowie właśnie, tak. Jakaś ciągłość, któryś z moich przyjaciół powiada, Tatarkiewicz to jest jak lokomotywa. Rozpędził się w tej swojej pracy i nie może się zatrzymać. Ja dopóki żył, to cały czas na niego tak patrzyłem. No. Kiedy on przestanie, prawda? No, przestał, kiedy serce stanęło. Pomówmy jeszcze przez chwilę o mistrzach samego Tatarkiewicza. Mówi się tutaj o wielkich dwóch nazwiskach w historii filozofii. O Arystotelesie, o którym napisał swój doktorat, i o Pascalu. Jak pan, panie profesorze, patrzy na tę opozycję? Arystoteles uosabiający poznanie rozumowe, Pascal na pierwszym miejscu stawiający porządek serca. Czy to jest przeciwieństwo, czy też wzajemna komplementarność? Zacznę od tego, że Tatarkiewicz gdzieś około 1921 roku napisał świetną rozprawkę Porządek dóbr, studium z Pascala, taki chyba jest tytuł. I to jest najlepsza rozprawa interpretująca Pascala, jaką ja znam. Otóż Pascal rzeczywiście był mu bliski i tutaj trzeba po prostu zapytać o relacje między jego filozofią, taką akademicką, postarystotelesowską, racjonalistyczną, trzymającą się świata faktów, pozytywistyczną, jak to któryś z jego nieżyjących uczniów nazwał, a religią, tym porządkiem serca. Ten porządek serca oczywiście w wymiarze religijnym funkcjonował, ale także w wymiarze moralnym, chociaż etykę próbował przedstawić na sposób całkowicie racjonalistyczny. To było tak, że ta szkoła, to środowisko uważało, że trzeba oddzielić tak, te dwa porządki. Porządek nauki i porządek osobistych przekonań religijnych. Ja wiem, bo byłem świadkiem tego, jak młodzi ludzie, młody człowiek, a nie on jeden, o ile wiem, pytali Tatarkiewicza, ale jaki jest pana światopogląd? W murach akademii, w murach uniwersytetu on o swoim światopoglądzie nigdy nie mówił. Na końcu jednego z tekstów etycznych jest to zdanie, w którym on powiada, że gdyby chcieć ocenić wszystkie skutki naszych czynów, obrachować je, no to potrzeba by sędziego świata do tego. Człowiek tego uczynić nie może. Na to student, dziś jest profesorem polonistyki, powiada, panie profesorze, czy to znaczy, że jest Bóg? To znaczy tylko tyle, ile ja tam napisałem. Ale przy innych okazjach, oczywiście, później już ujawniał swój światopogląd, miał świetne kontakty z Kulem, tam dostał nagrodę imienia Idziego Radziszewskiego, bywał gościem u kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy Jan Paweł II był w Polsce, Tatarkiewicz był zaproszony do tego grona, które spotkało się w budynku episkopatu z nim. Cieszył się wielkim szacunkiem. Był człowiekiem bardzo religijnym. Niektórzy mówią, że chodził się modlić przed egzaminami, prawda? Ale kiedy wkraczał w mury uniwersyteckie, pozostawał uczonym. Znaczy to wskazuje na głębokie uwewnętrznienie etosu akademickiego, tego dostojeństwa uniwersytetu, o którym pisał Twardowski. Kazimierz Twardowski. Tak. Uniwersytetu, który jest przestrzenią wolną od
wpływów państwa i kościoła, prawda? Jest taką przestrzenią wolności myślenia. To jest niezwykle ważne przesłanie dla nas dzisiaj. Wydaje się, że wszystko jest wypadkową jakiejś gry interesów czy jakichś osobistych przekonań. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne memento płynące z twórczości Tatarkiewicza. I tylko jako wolni możemy służyć i państwu, i swojej religii. Molierowski, pan Dujardin, nie wiedział, że mówi prozą. My chyba wszyscy też nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że mówimy Władysławem Tatarkiewiczem. Ale trawestując jeszcze, czy przytaczając słowa Słowackiego wypowiedziane o Mickiewiczu, my wszyscy z niego też należałoby to powiedzieć. I chyba warto odkryć też tego Tatarkiewicza, którego nie znamy. Przede wszystkim jego życiorys, jego bardzo trudne, ale i niezłomne życie oraz dzieła, do których się poza historią filozofii mniej odwołujemy. Zostawmy to sobie, naszym widzom, także jako zadanie. Dziękujemy uprzejmie, panie profesorze. Do zobaczenia. Filozofia pozwala każdemu, byle myślał poprawnie, myśleć po swojemu. I to jest zrozumiałe. Ponieważ świat jest niesłychanie różnorodny, wieloraki, więc zależnie od tego, z jakiego punktu widzenia na niego patrzymy, gdzie ten aparat telewizyjny postawimy, w zależności od tego świat się inny wydaje. I dlatego nie tylko nie martwię się, ale cieszę się, uważam za słuszne i naturalne, że jest tyle rozmaitych filozoficznych poglądów.